Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja wiem, że pan jako obywatel Michalik niespecjalnie musi się obawiać Polskiego Ładu, a jako wiceprezydent Chorzowa też, czy inaczej? Generalnie urzędnicy są w tej grupie zarobków, którzy niektórzy zyskają, niektórzy może nie zyskają, ale to niespecjalnie nas dotyczy, niespecjalnie nas dotknie. Natomiast dotknie to w sposób ogromny wszystkie samorządy, czyli to każdego z nas jako obywatela swojego miasta. A ja spotkałem dzisiaj pana marszałka Grodzkiego w nieodległym Sosnowcu i pan marszałek mówi, że Polski Ład to jest na razie opowieść z mchu i paproci i niespecjalnie jest się czym przejmować, jak pan to widzi. Jeśli jest to element kampanii wyborczej, która prędzej czy później nadejdzie, no to może tak. Natomiast jako samorządowcy pilnie obserwujemy wypowiedzi rządzących polityków, a jeszcze pilniej obserwujemy to, co się dzieje w Sejmie i nad czym posłowie pracują. Ponieważ na to nie mamy specjalnego wpływu, oczywiście oprócz tego, co nasze organizacje samorządowe zgłaszamy. Wracając do meritum, to Nowy Ład, no, zmiany podatkowe, to kolejne zmiany podatkowe, które uderzają w samorząd, ponieważ tak naprawdę te niewielkie zmiany, może i potrzebne, może i w dobrą stronę, są finansowane przede wszystkim z budżetów samorządów. To o tym się nie mówi, ale połowa PIT-u wpływa do budżetów gmin, powiatów i województw. W związku z czym, skoro nie będzie podatków z PIT-u, to nie będzie też samorządu. Więc te ulgi podatkowe są finansowane przez samorząd. Jaki to będzie miało wpływ? Myślę, że ciężko jeszcze do końca powiedzieć, bo nie znamy dokładnych kwot, ale pierwsze szacunki skarbników śląskich miast mówią o milionowych kwotach. W Chorzowie może to przekroczyć nawet 30 milionów złotych. A jest jakaś chorzowska specyfika, według której ten zabieg może być właśnie dla waszego miasta boleśniejszy? W Chorzowie jest sporo seniorów, z miasta z dużą ilością osób starszych. Mamy pod tym kątem również wiele, mamy specjalne instytucje dedykowane do osób starszych i tak dalej, i tak dalej. No, im więcej osób starszych, tym chyba większe będzie miało wpływ to na finanse. Albo inaczej mówiąc, im większy wpływ PIT-u w budżecie miast, tym większy wpływ będzie miało to na ogół finansów miasta. My jesteśmy miastem o niewielkiej powierzchni, to tylko 33 km kwadratowe, a na przykład Katowice czy Dąbrowa to ponad 160-170 km. I nie mamy dużo, i żyjemy przede wszystkim z PIT-u. Żyjemy z tego, co zarobią i wpłacą do naszej kasy mieszkańcy Chorzowa. Jeśli oni nie będą wpłacać, to tych środków w budżecie nie będzie, a tym samym nie będzie można realizować wielu podstawowych spraw Chorzowa. Czyli mniej wpływów z PIT-u do kasy miejskiej nie da się zrównoważyć z tym, że będzie pan miał u siebie bogatszych mieszczan, którzy więcej wydadzą na konsumpcję, bo podatek od konsumpcji to już VAT, a on was nie zasila. Te środki, no, na tym skorzysta budżet państwa, który z jednej strony oczywiście też straci wpływy z PIT-u, ale z drugiej strony odrobi to na VAT-ie, bo jeśli ktoś otrzyma 50, 100, 200 zł na miesiąc, bo o takich środkach mówimy, to po prostu zrobi ciut lepsze zakupy i 23% naszych zakupów to jest generalnie podatek VAT, który trafi w całości do budżetu państwa. Ja bym powiedział, że nie jest problemem obniżanie podatków od wynagrodzeń, bo to jest dobry kierunek. Problemem jest to, że nie ma w żaden sposób uczciwego mechanizmu równoważącego dla samorządów. To znaczy, jeśli nam się zabiera podatki, to dostajemy jakiś inny dochód podatkowy. To, co na razie proponuje się to w zapowiedziach, to jest pewnego rodzaju możliwość pozyskania jakichś środków. Jak na razie na przykład Chorzów nic nie pozyskał, nie dlatego, że piszemy złe wnioski, bo środki unijne pozyskujemy, tylko dlatego, że w sposób niewiadomy dla nas te środki są dzielone. No tak, ale władza ma takie doświadczenie z wami samorządowcami. Już wam zabraliśmy pieniądze, bo zabraliśmy PIT od najmłodszych zarabiających do 26 roku życia. Jakoś sobie daje się rady. Ciągle nam się przycina kołderkę, pod którą w cudzysłowie uleżymy. I oczywiście jakoś próbujemy się ratować. Nie robimy tego, tamtego. Natomiast
Każdy budżet ma jakiś próg bólu. W pewnym momencie okaże się, że tej kołdry po prostu nie ma. Nie ma więc czym się przykryć, nie mamy więc środków na realizację wtedy już podstawowych zadań naszych, jakim jest remonty szkół, sprzątanie miasta, odśnieżanie ulic i tak dalej. To wszystko z jednej strony kosztuje coraz więcej, a z drugiej strony jako jedyna część państwa polskiego, no bo samorząd nie, to jest element sfery publicznej, jesteśmy karani obcięciem przychodów i dochodów. A taka władza traci potem w oczach lokalnych społeczności, co się może przy wyborach dość boleśnie zamanifestować. Tyle jest samorządu, ile jest pieniędzy w samorządzie. No, jeśli pieniędzy nie będzie, to ze słowa samorząd zostanie słowo rząd. Więc będziemy musieli jechać do Warszawy i prosić się o pieniądze dla Chorzowa, prosić się o pieniądze dla Katowic, Siemianowic Śląskich i tak dalej. To na pewno nie jest samorząd. To jest samorząd w wykonaniu ukraińskim. Czy pan by dziś zaryzykował budowę Muzeum Hutnictwa? A to już jest za nami. Myślę, że ta decyzja, będziemy na jesień otwierać Muzeum Hutnictwa. Natomiast pan redaktor wspominał o spotkaniu z marszałkiem Grodzkim. Ja też byłem na spotkaniu z marszałkiem Grodzkim. Może nie na tej części samorządowej, gdzie były podawane różnego rodzaju przykłady, że okej, będą środki unijne. Na pewno te środki trafią także do samorządów. W jakim wymiarze nie wiemy jeszcze. Ale co z tego, jak nie będziemy mieć potem środków na to, by te muzea, stadiony, drogi, nowe pływalnie, parki utrzymać, posprzątać, krzaki, krzewy przyciąć i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy mieć środków na ich bieżące utrzymanie. Z tym jest problem. Na to są właśnie środki od mieszkańców Chorzowa czy innych miast. Więc będzie też problem nie tylko z bieżącym funkcjonowaniem, ale także z wdrażaniem środków unijnych. Wracając do Muzeum Hutnictwa, to jest na pewno wspaniały i potrzebny projekt. Cieszy się już ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że każdy mieszkaniec Chorzowa i Śląska będzie to już od jesieni mógł to zobaczyć osobiście. Natomiast powstają w związku z taką inwestycją określone koszty. Będzie to wizytówka Chorzowa i Śląska, będziemy pokazywać dziedzictwo kulturowe, ale na utrzymanie pracowników, na wysprzątanie muzeum, na jego rozwój potrzebne są środki i to nie mało. Więc czy byśmy otwarli takie muzeum? Być może nie, ale na pewno nie myślimy już o tego typu inwestycjach, które rozwijają Chorzów, rozwijają Śląsk w przyszłości. To nie jest tylko myślenie w Chorzowie, to jest w każdej śląskiej i zagłębiowskiej gminie. Panie prezydencie, wiosną, dwa miesiące temu chyba widziałem pana gdzieś na krawędzi między Chorzowem a Siemianowicami, kiedy pan zapowiadał powstanie pierwszych nieruchomości w cyklu samorządowych inicjatyw mieszkaniowych. Jak się ma ten plan dziś? Plan idzie do przodu. Podpisaliśmy w obecności pana premiera Gowina, podpisaliśmy akt założycielski tej spółki. To nie tylko Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Zasób Nieruchomości, ale także cztery śląskie gminy. Chorzów, Świętochłowice, Zabrze i Tarnowskie Góry. Będziemy na terenie tych czterech miast, a przede wszystkim na terenie Chorzowa, budować prawie 2000 mieszkań, z czego 2/3 powstanie w Chorzowie. Taki jest plan na dzisiaj, a myślę, że w przyszłości pojawią się kolejne elementy tego projektu. To jest przykład dobrej współpracy pomiędzy rządem a samorządem, kiedy grunt, który jest własnością rządu, budżet, czyli Skarbu Państwa, wspólnie z samorządem miasta Chorzów będzie rozwijany, powstanie tam osiedle mieszkaniowe, miasto wybuduje niezbędną infrastrukturę, ale na to też trzeba docelowo te środki, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Więc inwestycja ta idzie, na razie jest na etapie organizacyjnym, będzie wybierana wkrótce Rada Nadzorcza, Zarząd i tworzona ta spółka, która będzie realizowała tą inwestycję, a w przyszłym roku i za 2 lata myślę, że już będzie widać mury, które wyłonią się na razie z tego pola. Mieszkania na wynajem. To będą mieszkania o charakterze społecznym, to znaczy mieszkania dedykowane takiej grupie społeczeństwa, która z jednej strony nie kwalifikuje się na mieszkanie socjalne, bo po prostu pracuje, ma dochody, jest w cudzysłowie zbyt bogata, słowo bogate jest trochę nadużycie, a z drugiej strony to nie są ludzie, których stać na to, by kupić mieszkanie za gotówkę. To nie mają nawet środków. Pytam o to dlatego, że chcę ustalić, czy
Tak, już odpowiem. To będzie tak, że ci ludzie będą skazani na wynajem mieszkania do końca życia. Na wynajem. To tu będą dwie ścieżki, więc po pierwsze mówimy, że to są mieszkania społeczne, czyli dedykowane przede wszystkim na wynajem. Po słowo skazanie to chyba jest złe słowo, bo tutaj nikt nikogo nie kara i nikt nikogo tutaj pod przymusem nie lubi. Natomiast to są te osoby, dla których które nie mają innej oferty, nie pójdą do dewelopera, a na mieszkanie socjalne przydziału w mieście też nie dostaną. Natomiast pracują uczciwie i chcą gdzieś mieszkać, chcą się rozwijać, chcą rozwijać swoją rodzinę albo też poprawiać swoje warunki. I w tym projekcie są przewidziane dwie możliwości. Z jednej strony po prostu mieszkanie w tym samorządowo-państwowym mieszkaniu i można tu mieszkać dożywotnio, nawet może i dzieci będą to mogły dziedziczyć. A z drugiej strony będzie też opcja możliwości wykupu takiego mieszkania. Czym to się będzie różniło? Na pewno kwotą czynszu, ponieważ w czynszu będzie również zawarta element wykupienia tych mieszkań w przyszłości. Powiem przyznać, ja trochę żartuję, ale... To interesuje wielu Polaków, czyli mieszkanie na swoim, to będzie taka możliwość, natomiast trzeba powiedzieć, że oczywiście to deweloperzy w pierwszej kolejności budują nie na wynajem, tylko na sprzedaż. I to ta oferta jest dla takich osób, które mają ambicje i przede wszystkim zasobność posiadania własnego mieszkania. Te mieszkania są dla tych ludzi, których po prostu nie stać na własne mieszkanie, ale w przyszłości, jak im się sytuacja poprawi, być może wejdą w taką opcję. Jak powiadam, trochę może żartuję, ale zastanawiam się, po co taka inicjatywa, bo wie pan, teraz każdy sobie wybuduje swój domek 70-metrowy na działce bez waszego pozwolenia. No nie każdy ma ziemię w Chorzowie. Te 20 hektarów, ponad 22 hektary to była własność Skarbu Państwa, więc w Chorzowie i na Śląsku jest też w tych dużych miastach jest problem ziemi. Ziemia jest po pierwsze droga, po drugie często jej też nie ma. Po trzecie, to jest bardziej oferta chyba dla terenów takich wiejskich, gdzie tej ziemi jest sporo, gdzie można budować. I dlatego do tego tak podchodzimy na razie na spokojnie, choć z drugiej strony może to wprowadzać punktowo pewne komplikacje. No wyobraźmy sobie, że ktoś wybuduje taki domek na środku Huty Królewskiej. Kupi gdzieś tam działkę tanią na terenach przemysłowych. Nie potrzebuje żadnej zgody. Ten teren nie jest w żaden sposób przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe, ale sobie wybuduje. Kupi sobie 1000 metrów, postawi sobie domek 70 bez żadnych zgód, bez żadnych pozwoleń i powie: mieszkam zgodnie z przepisami, a teraz proszę bardzo o normy hałasu, tak? Huta tu jest za rogiem, obok. Jest, no i teraz trzeba tą hutę zamknąć, albo przynajmniej niech ta huta nie działa tak od 18 do 9, bo chciałbym trochę wypocząć. Wie pan, ja mam trochę inne obawy, czy obawy to będą wasze obawy, jeżeli się oczywiście ziszczą. Nie po to wprowadzono, czy wprowadza się ten zapis o możliwości budowania domów w ten sposób, aby potem na was, na samorządy nie naciskać, żebyście umożliwili budowę takich domków. No to wy będziecie tym złym, który nie potrafi dostosować planu zagospodarowania do słusznych i zgodnych z prawem oczekiwań społeczeństwa. Poczekajmy na szczegóły, natomiast jeśli to wejdzie tak wprost, to mówiąc wprost, samorząd w żaden sposób nie będzie mógł niczego blokować, nawet absurdalnych lokalizacji, ponieważ żadna zgoda, żadne pozwolenie nie będzie potrzebne. W związku z czym głos samorządu nie będzie się w ogóle liczył. My w żaden sposób nie blokujemy inwestycji mieszkaniowych. Z każdego mieszkania się cieszymy, ale nie wszędzie te mieszkania muszą powstawać. I nie wszędzie jest tak naprawdę dobre miejsce do mieszkania. Panie prezydencie, jak tam wizyty CBŚP u was skończyły się? Są zaplanowane jeszcze? No, co do planów, to nie wiemy. To już jest pytanie do drugiej strony. Natomiast no, oczywiście my udzielamy wszelkich możliwych odpowiedzi, dosyłamy dokumenty, trwa analiza materiałów, które zostały tutaj zabrane z urzędu i z domów. No i to tyle. Być może teraz zaczną się jakieś przesłuchania, ale to trudno powiedzieć w tym zakresie. Natomiast jeśli chodzi o jakieś istotne zmiany prawne, no to w Chorzowie nic się nie zmieniło, wszyscy pracują. Wie pan, ja mam takie wrażenie, przyglądając się miastu Chorzów, które zawsze łączyłem z ruchem Chorzów, to była dla mnie taka nierozerwalna para, że po tych wielu latach ten ruch zdaje się być jakąś klątwą. Jeżeli są kłopoty w Chorzowie, zawsze gdzieś z tyłu jest ruch.
To jest oczywiście z jednej strony ukochane dziecko Chorzowian i miasta, a z drugiej strony niewątpliwie wymagające sporych środków i stałego wsparcia. Bez tego wsparcia samorządowego ten klub nie przeżyłby, mimo teraz ogromnego zaangażowania kibiców, to jednak bez środków samorządowych myślę, że nie dotrwałby do końca tego roku. To nie jest tylko specyfika Chorzowa, bo to się dzieje w wielu miejscach na Śląsku, na Zagłębiu i w całym kraju. Ten sport zawodowy na różnych dyscyplinach, także przede wszystkim w piłce nożnej, jest oparty o samorządowe i rządowe pieniądze. Tak to w naszym kraju bywa. Być może w przyszłości się to zmieni. Byłoby to świetna informacja, gdyby polski sport nie wisiał na samorządowej kroplówce. Natomiast na dzień dzisiejszy musimy to wspierać, chcemy to wspierać. Jest to element tożsamości tego miasta, bardzo utytułowany klub. Natomiast no oczywiście są z tym pewnego rodzaju wyzwania, no i też mamy wizyty smutnych gości. Marcin Michalik, wiceprezydent Chorzowa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję panie prezydencie za czas i za spotkanie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.